ten pierwszy wątek z kontroli poselskiej nazwę wątkiem bizantyjskim. Dlatego, że dokumenty przeze mnie przygotowane wskazują jednoznacznie, że za naszymi plecami, niedaleko stąd, znajduje się piękny, nowy, szklany budynek, gdzie do tej pory urzędował dziś w zawieszeniu prezes Jaki. I w tym oto budynku było budowane prawdziwe Bizancjum za pieniądze spółki miejskiej. Oczywiście nie mogę Państwa zaprosić do środka, bo wejście jest na kod, na kartę. Jest to bardzo dobrze strzeżony budynek. Prawdziwa twierdza, urządzony w bardzo wysokim standardzie, to również zasługa pana prezesa Jakiego. Ale zacząłbym od tego, że w mediach znaleźliśmy informację powtarzaną przez Janusza Kowalskiego i Patryka Jakiego, gdzie pan prezes chwali się doskonałymi wynikami finansowymi spółki. Prezentuje wyniki konkursu, gdzie spółka plasuje się dosłownie w polskiej górnej tabeli stawki miejskich spółek wodociągowych. Ja zadałem sobie trud, żeby zweryfikować, czy to jest tylko propaganda, czy to jest prawda o realnej stronie finansowej spółki Wodociągi i Kanalizacji za kadencji prezesa Jakiego. I tu przed nami jest ten pierwszy wykres, który ilustruje narrację rodziny Jakich, tą familijną narrację z udziałem Janusza Kowalskiego, tą narrację, w której to WIG jest po prostu finansowym czempionem. I wszystko pięknie na tych słupkach wygląda. Niemniej jednak, gdy zwrócimy uwagę na szczegóły tej tabeli, to okazuje się, że tak naprawdę dobre wyniki finansowe spółka zaczyna osiągać dopiero po pojawieniu się nowych wiceprezesów. Tych wiceprezesów, których Ireneusz Jaki nieustannie oskarża o najróżniejsze rzeczy. I tak już od 2021 w drugim półroczu pojawiają się nowi wiceprezesi i zysk zaczyna rzeczywiście wyglądać w miarę normalnie. Ale na czym polega cała propaganda, fałszywa propaganda sukcesu wokół spółki WIG za prezesury Ireneusza Jakiego i dlaczego mówimy o Bizancjum? Otóż zysk netto tej oto spółki za naszymi plecami bez dotacji w latach 2014-2021 oraz w pierwszym półroczu 2022 bez amortyzacji środków finansowych ze wcześniejszych okresowych dotacji z Unii Europejskiej na realizację inwestycji okazuje się być na minusie. Drodzy Państwo, tak, na minusie, gdyż dotacja uwzględniona w przychodach nie była księgowana jednorazowo w roku księgowym, tylko została rozłożona w czasie po to, żeby stworzyć tak zwaną kreatywną księgowość. I tak, drodzy Państwo, wyglądają realne słupki wyników finansowych spółki WIG za czasów Ireneusza Jakiego. Widzicie tą różnicę? Tu wszystko rośnie. W mojej prawej dłoni propaganda sukcesu, a w mojej lewej dłoni realne wyniki finansowe spółki bez kreatywnej księgowości. Jak widać, -2, -2, -1 300, -3 miliony. To są kwoty, które szokują. Ale tak oto za moimi plecami powstawała kreatywna księgowość. Więc gdyby nie uwzględnić w rachunku zysków i strat wspomnianej dotacji unijnej, spółka w latach pod rządami prezesa Jakiego była na minusie. I to był minus od 2019 do 2015. Kreatywna księgowość, głośny konkurs, niby są najlepsi. Ale prawda jest zupełnie inna, dziś ją odkrywamy. Wątek bizantyjski to również sposób zarządzania tą spółką, w którym prezes przerzuca swoje obowiązki, swój psi obowiązek kierowania tą spółką na wiceprezesów. I tak, w trakcie prezesury Jakiego w spółce istotnym zmianom uległ bardzo istotny regulamin urzędowania i regulamin schematu organizacyjnego. Prezesowi zaczęła podlegać coraz mniejsza część stanowisk i komórek organizacyjnych. Bo wiadomo, w Bizancjum cesarz zasiada na tronie, a nie martwi się o bieżące sprawy spółki. W latach 2015, gdy do spółki trafił Jaki, według schematu organizacyjnego, prezesowi zarządu podlegało bezpośrednio, i tu muszę wymienić, żeby Państwo mieli możliwość poznania skali jego obowiązków prezesa WIG-u przed erą bizantyjską Jakiego.
Więc kto podlegał wcześniej prezesowi? Był to dyrektor do spraw ekonomicznych, główny księgowy, specjalista do spraw księgowości, dział księgowości ogólnej, stanowisko do spraw podatków, dział kosztów finansowych, dział windykacji, dział kontroli, zespół radców prawnych, dział zarządzania zasobami ludzkimi, dział promocji i marketingu, administrator bezpieczeństwa informacji, stanowisko do spraw OC i spraw obronnych, pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych, stanowisko do spraw PHP i przeciwpożarowych, stanowisko do spraw systemów zarządzania, stanowisko do kontroli wewnętrznej. Bo prezes WIK-u przed erą Bizancjum jakiego miał naprawdę tutaj dużo pracy. W roku 2021 schemat organizacyjny ulega zmianie. No i prezes zarządu, pan Jaki, odpowiada już w tej chwili tylko za malutki wycinek działalności spółki. I jest to biuro zarządu, laboratorium, obsługa prawna, stanowisko do spraw OC i obronnych, pełnomocnik do ochrony informacji niejawnych, inspektor danych, ochrony danych i dział BHP i przeciwpożarowe. Wszystkie te wydziały merytoryczne, które były odpowiedzialne za wyniki finansowe, wyszły spod kontroli prezesa. Teraz prezes może zająć się już tylko bizantyjską swoją działalnością, opartą głównie o bakalie i orzeszki, ale o tym za chwilę. I teraz, to co jest szokujące, to jest to, że koszty artykułów spożywczych i cateringu w latach 2015-19 na zakupy wydane przez spółkę, to jest szokująca kwota 270 tysięcy złotych, proszę Państwa. W tej siedzibie za 270 tysięcy przejedzono orzeszków, bakaliów i innych frykasów. A jak to się działo? O tym w skrócie. Dokonywano niezrozumiałych zupełnie zakupów, bez zakupów zbiorczych, bez racjonalizacji i optymalizacji kosztów, robiąc te zakupy w pobliskich marketach. Tutaj pobliskie dyskonty miały żniwo za prezesa Jakiego. Z paragonów i faktur, które Państwu przedstawię, wynika, że prezes Jaki tak jakby stołował się, żywił się na koszt WIK-u, regularnie wysyłał pracowników na zakupy do pobliskich marketów. I uwaga, co oni tam kupowali. Batoniki marcepanowe, duże ilości, lubi prezes marcepan. Czekoladki, niemało. Ciastka muszą być. Wafle, tylko te wybrane marki. Konfitury, oczywiście, jakżeby inaczej, miejska spółka, konfitury muszą być. Orzechy pekan, nerkowca, laskowe, migdały, ciasta. Z faktur wynika, że prezes po prostu wręcz gustował. On jest prawdziwym koneserem bakaliów i spółka za to płaciła. Przez 2 miesiące potrafią dokonać tyle transakcji detalicznych, kupując orzeszki dla prezesa. Ja jak czytałem to w dokumentach WIK-u, to miałem jakieś wrażenie, że tutaj zalękł się gang wiewiórek. Ale nie, to po prostu gusta prezesa Jakiego. Na przykład w styczniu i w lutym 2020 roku w mieszczących się w okolicy siedziby dyskontach wydano na zakup bakali słodyczy 2500 zł. Ja to zestawiłem, to są dwa miesiące, 2500, czyli tyle, ile prawdopodobnie na rękę dostają tutaj najmniej zarabiające osoby, poszło na orzeszki dla gangu wiewiórek w WIK-u. W tym 1000 zł na same bakalie, drodzy Państwo. No ja nie wiem, jak można zjeść za 1000 zł orzeszków, ale widocznie, jak się jest prezesem z familii Jakich, to można. I co ciekawe, jednej z firm, jednej z gastronomicznych firm z okolic Opola, spółka zapłaciła 77 tysięcy złotych za cateringi. 77 tysięcy złotych za poczęstunki dla prezesa, dla zarządu, na jakieś bliżej nieokreślone eventy, w którym suto zastawione stoły uginały się w WIK-u. A w międzyczasie prezes Jaki mówi, że jest zaniepokojony, jak teraz będą wyglądały ceny wody w Opolu. Otóż na pewno bez jego Bizancjum będą wyglądały lepiej. No i tak, jeżeli chodzi o wydatki na artykuły spożywcze, to przygotowałem dla Państwa jeszcze jeden wykres i przedstawia on wydatki i na cateringi i produkty spożywcze w latach 2014-2021.
Od połowy 2021 roku miasto, widząc ten pożar w WIK-u, wprowadza nowych wiceprezesów i koszty te zostały znacząco obniżone do około 25 tysięcy, 24 tysiące 900 zł w 2021 i do 6,8 tysiąca w półroczu, w pierwszym półroczu 2022 roku. Ta ilustracja apetytu prezesa jakiego pokazuje, jak i potrafi dużo tych bakali i orzeszków zjeść. Kiedy era gangów i wiórek w WIK-u się kończy, wtedy konsumpcja bakali spada i oszczędza na tym opolski WIK oraz wszyscy jego płatnicy. Będą mieli Państwo do dyspozycji te grafiki specjalnie przygotowane i bulwersujące. Co mnie szczególnie zaciekawiło, przyjrzałem wypowiedzi prezesa jakiego, który wyrażał w mediach, głównie na antenie rządowej telewizji, wielką obawę o kondycję finansową spółki. Martwił się o pracowników spółki. I tak, prezes rządowej telewizji zachęca Opolan do picia kranówki. Mówi w TVP3 Opole, że WIK inwestuje w zdroje, które montuje w szkołach i placówkach oświaty. I teraz cytat z prezesa jakiego. Cytuję, otóż mogę ze stuprocentową pewnością powiedzieć, że naszą wodę warto pić, bo jest tania i bardzo dobra. A sam zamawia, drodzy Państwo, i pije w swoim gabinecie co takiego? Wodę Perlasz w szkle. I taka jest logika WIK-u za czasów jakiego? Naszym dzieciom w szkołach kranówę, dzieci w szkołach pijcie kranówę, jest bardzo zdrowa, mówił Wam prezes jaki, a u siebie przy orzeszkach, drodzy Państwo, butelkowa Perlasz. Naprawdę powiem szczerze, że wątek bizantyński potrafi zwalić z nóg. Ale to nie koniec ciekawostek na tej konferencji, drodzy Państwo. Wszystko to będzie szczegółowo opisane w raporcie. W spółce funkcjonuje za prezesa jakiego regulamin korzystania z telefonów komórkowych oraz komputerów przenośnych dla pracowników wodociągów i kanalizacji spółka z o.o., stanowiący załącznik do uchwały z sierpnia 2021 roku. No i tutaj we wcześniejszej wersji regulaminu według paragrafu 6 ust. 7 w przypadku nabycia sprzętu przez pracownika, o którym mowa tutaj w ustępie 5 i 6, pracownik zobowiązany jest do wpłaty na rzecz spółki kwoty odpowiadającej 1/4, czyli 25% ceny zakupu poniesionej przez spółkę, nie mniejszej niż 1 zł i nie większej niż 50, plus obowiązująca stawka VAT. Zapłata nastąpi na podstawie wystawionej przez spółkę faktury VAT. Do czego służy ten zapis? Do tego, żeby zarząd spółki, jego wiceprezesi, w tym prezes jaki, mogli swoje urządzenia mobilne, swoje iPhony, swoje tablety, komputery, wszystko z elektroniki, co spółka kupiła, za ogromne pieniądze przejąć na własny użytek. I co się dzieje? Ten powyższy zapis mógł prowadzić do nabywania sprzętów po prostu ze szkodą finansową dla spółki. I jeden z byłych już wiceprezesów spółki, tuż przed odejściem, co jest szokujące, swój stary sprzęt zdał i pobrał nowy. Po to, żeby podjąć próbę nabycia tego nowego sprzętu za symboliczną kwotę, czyli sprzęt o wartości rynkowej około 8 tysięcy złotych za kilkadziesiąt złotych dla wiceprezesa. Czyste Bizancjum. Prezes Jaki w swoich wypowiedziach twierdził, że poprzedni zarząd działał modelowo. To, co dzisiaj ujawniłem, może jednorazowo pokazywać, że chyba nie o takim modelowym działaniu prezes Jaki myślał. Bo jeżeli mamy tu do czynienia z modelem, to jest on wypaczony tak jak sprawozdania finansowe spółki i całe Bizancjum orzeszkowo-cateringowe z wodą Perlasz.